Cześć! Lato się zbliża do nas wielkimi krokami, więc dzisiaj opowiem Wam o rzeczy na lato bardzo ważnej, czyli o skarpetkach. Tego typu akcesoria czy elementy ubioru często uznaje się za mniej istotne, gdzieś się spycha to na dalszy plan, a to bardzo niedobrze, no bo to właśnie od dobrze dobranych skarpet zależy to, jak Wasze stopy będą się czuły po całym dniu marszu, często w jakichś cięższych butach, no i jeśli mówimy o skarpetach na lato, no to oczywiście w wysokich temperaturach. Zaczniemy sobie może od takiej kwestii, czego na pewno nie wybierać, a wybierać nie należy oczywiście bawełny. Mimo, że to jest naturalny materiał, mogłoby się wydawać, że w bucie sprawdzi się świetnie, to może się sprawdzi, natomiast co najwyżej w takim miejskim, jeśli chodzi o jakieś aktywności outdoorowe, czy bieganie, czy chodzenie po górach, to od bawełny należy się trzymać jak najbardziej z daleka. Dzieje się tak, ponieważ bawełna, zarówno ta zwykła, jak i bawełna organiczna, czy bawełna czesana, czy jeszcze jakaś inna, bawełna generalnie charakteryzuje się tym, że bardzo dobrze pochłania wilgoć i później równie dobrze i równie długo zatrzymuje ją pomiędzy włóknami, więc efektem jest taka mokra i nieprzyjemna skarpetka. A jeśli latem macie na sobie jeszcze jakieś buty membranowe, które oddychają troszeczkę gorzej od takich butów z siateczką mesh na przykład, no to dyskomfort jest gwarantowany, a też ciężej Wam będzie zadbać o tą pielęgnację samego buta. Ale to nie jest tak, że żadne naturalne włókna Wam się nie sprawdzą. Broń Boże, super odnajdują się właśnie w takich wyższych temperaturach, na przykład skarpety z włóknami bambusowymi, bo one działają i hipoalergicznie, i antybakteryjnie, i fajnie oddychają. I w ogóle ich cechy są bardzo podobne oczywiście do naszej ulubionej wełny merino. Nawet jeśli bym bardzo chciała, to o tej wełnie, no nie mogę tutaj nie mówić, bo to jest najpopularniejsza opcja, jeśli chodzi o sportowe czy trekkingowe skarpety na lato, więc jeśli skarpetki są wykonane z włókien mieszanych, no to właśnie warto zwrócić uwagę na to, czy jest w składzie merino albo włókna bambusowe. Pamiętajcie tylko, że te naturalne materiały są odrobinę mniej trwalsze od syntetycznych, dlatego właśnie uzupełnia się je chociażby nylonem, no zwłaszcza w skarpetach, które są narażone na przecieranie w butach. A jeśli chodzi o te nasze owce, to ich wełna naprawdę świetnie odnajduje się i latem, i zimą, ale właśnie o tym, jak ubierać się w wełnę merino na lato, zrobiliśmy już film, więc do niego odsyłam. Natomiast przy skarpetkach sprawa jest podobna. Wełna jest dobrym rozwiązaniem właśnie w składzie takiej dzianiny, bo świetnie reguluje termikę, działa właśnie antybakteryjnie, szybko schnie i oddycha, więc zapewnia to wszystko, czego taka stopa w bucie wymaga. No i chwilę jeszcze musimy poświęcić na włókna syntetyczne, bo jeśli one są używane jako właśnie dodatek do włókien naturalnych, to poprawiają tempo wysychania takiej dzianiny, ale też jej wytrzymałość, dzięki czemu ta skarpetka się wolniej przeciera w tych narażonych najbardziej na to obszarach, czyli zazwyczaj na pięcie i na palcach. To nie jest absolutnie tak, że te włókna syntetyczne stosuje się w skarpetach tylko do wzmocnienia, bo znajdziecie na rynku masę takich, które wykonane są właśnie wyłącznie z tych syntetycznych materiałów i ja Wam dzisiaj takie pokażę, bo one się super sprawdzają, natomiast musicie pamiętać, że samo hasło poliester to jeszcze nie jest to, to muszą być odpowiednio skomponowane włókna, no i uzupełnione o odpowiednie technologie. I takim przykładem takich właśnie specjalistycznych włókien poliestrowych jest Coolmax, czyli taki rodzaj włókien, który świetnie działa pod kątem termoregulacji, ale też odprowadza wilgoć i bardzo szybko wysycha, czyli robi wszystko, co trzeba. No dobrze, bo pewnie czekacie na konkrety, więc sobie teraz do nich przejdziemy. Ja przygotowałam sobie dzisiaj 5 par skarpet i starałam się je dobrać tak, żeby jak najmocniej się między sobą różniły i standardowo omówimy je sobie po kolei. Skarpety Bridgedale, ich nazwa wskazuje już na to, do czego one są przeznaczone, no bo to są takie lekkie skarpety na jakieś trekkingi czy wędrówki po górach i to jest też przykład takiej pary, która wykonana jest wyłącznie z włókien syntetycznych. Ten materiał bazuje tutaj na włóknach Coolmax.
tego Coolmaxu jest tu 43%, a oprócz tego mamy w składzie też nylon, no bo nylon zawsze dodaje trwałości każdemu materiałowi oraz lycra po to, żeby ta skarpetka była odpowiednio elastyczna i trzymała się na nodze na odpowiedniej wysokości, bo jak widzicie, to są skarpety, które możecie sobie z takimi wyższymi butami trekkingowymi założyć. Jeśli chodzi o konstrukcję, no to właśnie ona jest pomyślana w taki sposób, żeby na tych trekkingach Was wspierała jak najlepiej, bo w obrębie palców mamy płaskie szwy, więc to oczywiście oznacza mniej otarć, mniej bólu, mniej pęcherzy, ale też palce oraz pięty zostały wzmocnione, tak żeby się jak najwolniej przecierały. No i tutaj na podeszwie jest też lekka amortyzacja, żeby wiadomo poprawić Wasz komfort. Na wierzchu jest z kolei taka strefa wentylująca, więc skarpetka fajnie odprowadza cały czas wilgoć i parę. Druga nasza propozycja to są skarpetki Icebreaker, a jak Icebreaker to pewnie wiecie już co to oznacza. Główną rolę w tym materiale odgrywa wełna merino i jest jej tutaj 60%, a oprócz tego uzupełnia ją oczywiście lycra i nylon, które spełniają takie same role jak w tych naszych poprzednich skarpetkach. To są skarpetki hikingowe również, tylko takie no, zdecydowanie bardziej letnie można powiedzieć, no bo stworzone z myślą o trochę niższych butach, ale bardzo anatomiczne, ponieważ mają podział na prawą i lewą stopę, co zawsze jest wygodniejsze podczas noszenia w butach. Mają specjalne wzmocnienia oczywiście w obrębie pięt i palców i mają też tutaj konstrukcję w Achillesie taką, która sprawia, że ta skarpetka się mniej na nodze przesuwa. Amortyzacja oczywiście w takim stopniu, żeby za tej stopie nie było za gorąco, ale mimo wszystko, żeby chodziło się lżej. No i na górze mamy wentylujące strefy, które pozwalają na bieżąco odprowadzać tę powstającą stale parę. Wracamy do skarpet syntetycznych i to są skarpetki Silvini, a jak Silvini to wiadomo, że zazwyczaj to jest akcesorium rowerowe i właśnie to są skarpety rowerowe, idealne na lato, ponieważ one zostały wykonane z włókien syntetycznych, ale takich, które są uzupełnione jonami srebra, a one działają antybakteryjnie i zapobiegają w ogóle powstawaniu zapachów. Oprócz tego mamy tutaj włókna mikrolon, czyli takie, które wzmacniają całą dzianinę i zapobiegają przecieraniu. No i wiadomo, skarpetka fajnie oddycha, dobrze wentyluje i fajnie leży na nodze, bo zastosowano w niej różne takie detale, które sprawiają, że to dopasowanie jest jeszcze lepsze. Całość nie uciska, ale też nie zjeżdża z nogi. Nasza kolejna para to znowu jest propozycja od marki Bridgedale, tylko tym razem skarpety biegowe. O takiej skarpetki niby niskie, ale mimo wszystko z takim, jak widzicie, szerszym, bardziej wydłużonym mankietem, który sprawia, że one nie zsuwają Wam się podczas tego biegu. Myślę, że spokojnie możecie zakładać je na treningi w mieście i na biegi po górach jak najbardziej. To są znowu skarpetki syntetyczne, które łączą w sobie i Coolmax, i nylon, i lycra. I dodatkowo jeszcze lycra dry, czyli taki rodzaj włókna, który ma wszystkie te takie zalety lycry, czyli głównie fajną elastyczność połączoną z wytrzymałością, ale dodatkowo jeszcze wspiera suchość i odprowadzanie wilgoci. A to w połączeniu z tymi wszystkimi tutaj wentylującymi strefami, no sprawia, że to są skarpetki naprawdę dobrze się sprawdzające latem. W skarpetkach do biegania amortyzacja, nawet taka lekka w obrębie podeszwy, jest jak najbardziej wskazana i ją tutaj mamy. No i oprócz tego mamy taki element kompresujący w górnej części i podbiciu, który lekko nam stabilizuje staw i sprawia, że po prostu dostawianie kolejnych kroków jest trochę bardziej wspierane przez skarpetę. Oprócz tego takim fajnym detalem jest też nieco większa szerokość palców, na tyle szeroka, żeby te palce w czasie biegu mogły się swobodnie poruszać, nieograniczane przez konstrukcję skarpetki. No i nasz dzisiejszy przegląd kończymy sobie znowu Icebreakerem, czyli wiadomo, skarpetkami z wełną merino, której tutaj w materiale jest 63%, a oprócz tego klasycznie nylon dla wzmocnienia i lycra dla elastyczności. I to są takie uniwersalne skarpetki multisportowe, które możecie sobie założyć i na jakieś outdoorowe wypady, ale też do noszenia po mieście, kiedy jest spory upał i chcecie sobie zapewnić w tym bucie jak największy komfort.
te skarpety na pewno Wam to umożliwią, bo tutaj nawet pod ręką czuć, jak fajnie ta konstrukcja została przemyślana, że w podeszwie naprawdę da się wyczuć taką optymalną amortyzację, która sprawia, że to chodzenie będzie lżejsze. Za to wierzch jest bardzo cieniutki i tak rozplanowany, żeby jak największa jego powierzchnia mogła odprowadzać wilgoć i jak najlepiej oddychać. Jeśli chodzi jeszcze o takie konstrukcyjne detale, to mamy tutaj oczywiście bezszwowe palce, po to, żeby w tych butach było wygodniej. Specjalny ściągacz na podeszwie, który sprawia, że ta skarpetka się nie przekręca. No i takie elementy, które pozwalają wspierać ścięgno Achillesa i staw. Mimo, że ta konstrukcja jest taka niska, to pomyślano o tym, żeby ona dbała o Wasze bezpieczeństwo i gdzieś tam redukowała ryzyko ewentualnych kontuzji. Kończymy nasz szybki przegląd. Mam nadzieję, że okaże się dla Was przydatny. No i dajcie nam znać, na jakie skarpetki Wy stawialiście do tej pory. Czy to były naturalne włókna, czy syntetyczne, a może właśnie chodziliście, wędrowaliście w bawełnie. Dzięki za Waszą obecność. Do zobaczenia.